Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 10 lipca. Dziś wspomnienie 7 braci męczenników oraz świętej Rufiny i Sekundy, dziewic i męczennic, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem dzisiejszej rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest długo zapowiadany przez nas nowy projekt. Dziś ma on swoją premierę. Teraz zapraszam na sprawki. Watykan. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Ludwig Müller, w rozmowie z portalem LifeSite News ujawnił szczegóły rozmowy, którą odbył z wysokim rangą przedstawicielem rzymskiej dykasterii do spraw kultu bożego na temat niedawnej pielgrzymki do Chartres, w której wzięło udział ponad 20 tysięcy, głównie młodych, wiernych. Kardynał Müller powiedział kurialiście, że jest poruszony wiernością młodych katolików, dla których mógł odprawić mszę świętą w katedrze w Chartres. Przedstawiciel Watykanu stwierdził jednak, że nie jest to bynajmniej powód do radości, gdyż msza święta była odprawiana według tradycyjnego rytu. To nie wszystko. Zgodnie ze słowami niemieckiego hierarchy, ów urzędnik stwierdził również, że tradycyjni katolicy powinni bardziej szanować, cokolwiek to znaczy, nową mszę. A jeśli nie, to nie powinni w ogóle przychodzić do kościoła, gdyż lepiej mieć pusty kościół niż kościół pełen młodych tradycjonalistów. Węgry. 1 lipca rozpoczęła się prezydencja Węgier w Radzie Unii Europejskiej. Potrwa ona pół roku. W związku z tym biuro przewodniczącego Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego poinformowało, że Węgrzy nie zamierzają wywieszać flagi unijnej na budynku swojego parlamentu. Jak przekazało biuro, nie ma takiego obowiązku. Nie nakłada go również fakt prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, pan László Kever, od wielu lat konsekwentnie odmawia wywieszenia unijnej flagi na budynku parlamentu. Jednocześnie powiewa na nim flaga szeklerów, około 700-tysięcznej węgierskojęzycznej mniejszości zamieszkującej Siedmiogród, obecnie leżący na terytorium Rumunii. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętych Rufiny i Sekundy. Były one rzymskimi męczennicami żyjącymi w II wieku po narodzinach Chrystusa. O ich żywotach wiemy niewiele. W wyjątku z martyrologium rzymskiego odczytywanego podczas prymy czytamy: w Rzymie męczeństwo świętych dziewic i sióstr Rufiny i Sekundy. Obie musiały znosić okropne męczarnie w prześladowaniu za czasów Waleriana i Galiena. W końcu jednej strzaskano głowę, a drugą ścięto. Ich święte ciała zostały złożone z wielką czcią w Bazylice Laterańskiej, obok kaplicy Chrztu Świętego. Według tradycji oraz opisów z V wieku, Rufina i Sekunda były rodzonymi siostrami, które nawróciwszy się na wiarę chrześcijańską, złożyły śluby czystości. Miały być także zaręczone z dwoma Rzymianami. Gdy ci odeszli od wiary, święte siostry opuściły ich i postanowiły wyjechać do Rzymu. Ktoś jednak doniósł na nie do prefekta Juniusza Donata, a ten kazał je schwytać, a następnie skazał na śmierć. Po długich męczarniach, w trakcie których nie wyrzekły się Chrystusa, święte Rufina i Sekunda oddały za niego życie. Włochy. Komisja Sprawiedliwości Włoskiego Senatu zatwierdziła projekt ustawy zakazującej tzw. macierzyństwa zastępczego, czyli inaczej mówiąc surogacji. Izba Deputowanych, czyli Izba Niższa Włoskiego Parlamentu, przyjęła go już przed rokiem. Teraz trafi on pod obrady senatorów. Minister do spraw rodziny, pani Eugenia Rocella, powiedziała: w ten sposób Włochy potwierdzają, że należą do awangardy prawa, sprzeciwiając się nowym formom wykorzystywania kobiet i dzieci. Ustawa
przewiduje karę do 2 lat więzienia i do 1 000 000 euro grzywny za zorganizowanie lub reklamowanie w jakiejkolwiek formie surrogacji, również poza granicami Republiki Włoskiej. W przypadku dzieci urodzonych za granicą, włoskie władze będą musiały sprawdzić, czy dziecko nie urodziło się w ramach tzw. macierzyństwa zastępczego. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, Włochy będą pierwszym krajem na świecie, który wprowadzi zakaz tzw. surrogacji. Stany Zjednoczone. Pani Abigail Disney, wnuczka założyciela Walt Disney Company, pana Roya Disneya, brata Walta, zapowiedziała w czwartek podczas wywiadu dla telewizji CNBC, że wstrzyma wszystkie darowizny na rzecz Partii Demokratycznej, dopóki jej kandydatem na urząd prezydenta będzie pan Joe Biden. W ten sposób pani Abigail chce wymusić na demokratach zmianę kandydata, ponieważ według niej kandydatura Bidena nie gwarantuje zwycięstwa nad Donaldem Trumpem. Pani Disney powiedziała: to realizm, a nie brak szacunku. Biden jest dobrym człowiekiem i służył swojemu krajowi godnie, ale stawka jest o wiele za wysoka. Jeśli Biden nie ustąpi, demokraci przegrają. Jestem tego absolutnie pewna. Konsekwencje tej porażki będą naprawdę straszne. Jednocześnie jako alternatywę dla pana Bidena, pani Disney wskazała doskonałą wiceprezydent, panią Kamalę Harris. Wcześniej do ustąpienia prezydenta Joe Bidena z prezydenckiego wyścigu wezwał inny darczyńca demokratów, prezes wykonawczy Netflixa, pan Reed Hastings. Można powiedzieć, że Partia Demokratyczna w swojej obecnej 21-wiecznej odsłonie jest siedliskiem żmii, głoszącym wszystko to, co karmi rewolucję neomarksistowską. Dobrze więc wiedzieć, komu sprzyja Disney i Netflix. Polska. Jak wynika z raportu Centrum Badań Opinii Społecznej dotyczącego religijności Polaków, w Polsce następuje powolny spadek liczby wierzących, połączony z szybkim spadkiem praktyk religijnych. W ciągu ostatnich 15 lat odsetek katolików praktykujących co niedzielę spadł z około 50% do 34%. Spadek praktyk najszybciej postępuje wśród mieszkańców dużych miast, osób lepiej wykształconych i grupy wiekowej 18-24 lata. Wolniej spada odsetek osób praktykujących kilka razy w tygodniu. Od blisko 10 lat pozostaje na stałym poziomie około 5%. Interesujący jest fakt, że około 2% Polaków deklaruje się jako, uwaga, niewierzący praktykujący. Interesujące. W tym samym czasie odsetek osób deklarujących się jako niewierzące wzrósł z 8 do 14%. Osoby wierzące stanowiły 90% polskiego społeczeństwa aż do czasów tzw. pandemii. Od tej pory ich odsetek wyraźnie spada. Co interesujące, jako główną przyczynę stojącą za spadkiem praktyk religijnych, ankietowani nie podawali na przykład afer pedofilskich, a brak potrzeby, obojętność i utratę zainteresowania praktykami religijnymi. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część trzecia. Jezus Chrystus. Droga powrotu człowieka do Boga. Punkt 12. Konsekwencje wcielenia Syna Bożego w stosunku do Jego Ojca, Jego poddanie wobec Ojca, Jego modlitwa, Jego kapłaństwo. Co wynika z wcielenia Syna Bożego w relacji do Jego Ojca i w relacji Ojca do Syna? Wynika z tego to, że wcielony Syn Boży jest poddany Ojcu, że modlił się, że służył w swoim kapłaństwie, że pozostając synem ze względu na swoją naturę, a nie przez przybranie za syna, mógł i powinien być predestynowany przez Ojca. Co oznacza stwierdzenie, że Jezus Chrystus, czyli wcielony Syn Boży, jest poddany Ojcu? Oznacza to, iż z powodu Jego ludzkiej natury dobroć wcielonego Syna Bożego była dobrocią wyłącznie przez partycypację, podczas gdy Ojciec jest dobry ze swej istoty. Oraz to, że wszystko, co dotyczy jego ludzkiego życia, było uregulowane, przysposobione i uporządkowane przez jego Ojca. A na koniec także to, że w swojej naturze ludzkiej i we wszystkich rzeczach okazał doskonałe i absolutne posłuszeństwo Ojcu. Czy te same powody nie powodowały, że wcielony Syn Boży był także poddany samemu sobie jako Bogu, to jest ze względu na swoją boską naturę? Tak, gdyż boska natura
ze względu na którą ojciec jest większy od syna, biorąc pod uwagę wcielenie, jest wspólna ojcu i synowi. W jakim sensie możemy powiedzieć, że Jezus Chrystus, czyli wcielony Syn Boży, mógł się modlić? W tym sensie, że Jego wola ludzka nie miała wcale sama w sobie i niezależnie od woli boskiej mocy zrealizowania tego, czego sobie życzyła. Ze względu na tę wolę, wcielony Syn Boży mógł zwracać się do Ojca, by sprawił, za sprawą swojej wszechmogącej woli, która jest także Jego wolą ze względu na to, że jest Bogiem, to, czego Jego wola ludzka nie mogła sama realizować. Czy Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, mógł modlić się za siebie samego? Tak, w takim samym sensie, w jakim mógł prosić Ojca o dobra dla ciała albo swoje uwielbienie zewnętrzne, którego nie miał jeszcze, dopóki żył na ziemi. Albo przynajmniej, aby podziękować Ojcu i oddać Mu chwałę za wszystkie dary i przywileje, jakie otrzymał w swojej naturze ludzkiej. W tej formie Jego modlitwa trwać będzie przez całą wieczność. Czy możemy powiedzieć, że modlitwa Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, za każdym razem była wysłuchana? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. Niezwykle interesujące wydarzenia kulturalne zorganizowała w ubiegłym tygodniu Biblioteka Miejska w Łodzi. W czwartek 4 lipca w Bibliotece Odyseja przy ulicy Wschodniej odbyło się spotkanie z panią Magdą Kwapisiewicz, podróżniczką i nauczycielką jogi, która podzieliła się swoją niezwykłą opowieścią o dwumiesięcznej podróży do Indii oraz pobycie w mieście Rishikesh, uważanym za światową stolicę jogi. Uczestnicy spotkania usłyszeli fascynujące historię o codziennym życiu w Indiach, surowej dyscyplinie oraz głębokiej transformacji, jaką pani Magda przeszła dzięki praktykom jogi i medytacji. Z kolei dzień później w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki miało miejsce spotkanie z panem Andrzejem Szwanem, używającym pseudonimu Lullala Polaka, najstarszym polskim drag queenem. W swojej książce z 2023 roku pan Szwan opowiada o początkach kariery w świecie drag, kulisach gejowskiego życia w PRL-u i odkrywaniu swojej tożsamości. 86-letni pan Szwan urodził się w rodzinie żydowskiej w Warszawie w roku 1938. Oto Krzewienie kultury w wydaniu Biblioteki Miejskiej w Łodzi. I jeszcze raz Polska. Śląska policja zatrzymała członków gangu zajmującego się tak zwanymi oszustwami nigeryjskimi. Polegają one na wyłudzaniu pieniędzy pod pozorem przekazania danej osobie bardzo dużej sumy, najczęściej z kraju afrykańskiego. Pewnie ty, mój drogi słuchaczu, nieraz otrzymałeś maila z informacją, że będziesz bogaty. Wszyscy członkowie zatrzymanego gangu, 3 mężczyzn i 3 kobiety w wieku od 25 do 31 lat, to mieszkający w Katowicach obywatele Nigerii. Zgadnij, mój drogi słuchaczu, jakie kwoty wyłudzili oni od dość naiwnych polskich ofiar. Uwaga! Podając się za amerykańskich żołnierzy, wyłudzili oni przynajmniej 25 milionów złotych. Lista pokrzywdzonych obejmuje kilkaset osób. Jedna z nich przekazała oszustom na przykład 800 tysięcy złotych. Jak poinformowała rzecznik śląskiej policji pani Sabina Chyra-Giereś, grupa działająca w sposób bezwzględny. Przestępcy, podszywając się m.in. pod amerykańskich żołnierzy, lekarzy czy pośredników w sprawach spadkowych, wyłudzali pieniądze lub dane osobowe swoich ofiar za pomocą portali społecznościowych i komunikatorów. Sposób manipulacji ofiarami był dokładnie zaplanowany. Od siebie dodam, że choć przed chwilą użyłem słowa naiwnych, sam znam co najmniej 2 osoby, które dały się nabrać na podobne manipulacje. Techniki psychomanipulacji używane podczas takiego procederu są na naprawdę niewyobrażalnym poziomie. Ciekawe, czy u szóstki ujętych Nigeryjczyków jest jeszcze z czego odzyskać. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka.
Mój drogi słuchaczu, w ostatnim czasie kilka razy wspominałem o projekcie, nad którym pracujemy. I dzisiaj, 10 lipca, we wspomnienie 7 braci męczenników oraz świętej Rufiny i Sekundy, a także w dniu urodzin jednego z członków zespołu Sprawek, odpowiedzialnego za dużą część treści, których tutaj, mój drogi słuchaczu, słuchasz, projekt ten wreszcie ujrzał światło dzienne. Już za chwilę powiem, czym konkretnie jest, ale najpierw kilka słów o naszej misji. Cel jest jeden. Społeczne panowanie Chrystusa. Nie jest to oczywiście cel, który stawiamy sobie tak, jak stawia się cele w firmach lub życiu osobistym, które same w sobie zawierają możliwość pełnej realizacji w określonym czasie. W naszym przypadku społeczne panowanie Chrystusa to cel, który ma raczej funkcjonować jako azymut, punkt pozwalający precyzyjnie wyznaczyć kierunek, niekoniecznie zakładając osiągnięcie go choćby za naszego życia. Aspirujemy do dołożenia choć jednej malutkiej cegiełki do tej budowli. A jeżeli tak się stanie, to nawet najmniejsza cegiełka nie będzie naszą zasługą, a jedynie będzie wynikała z Bożej łaski. Warto przytoczyć tutaj słowa świętej Teresy z Awili, które już niejednokrotnie przytaczałem, że obowiązkiem katolika jest walka, a nie zwycięstwo. Nasze starania będą więc, jeżeli Pan Bóg pozwoli, a Najświętsza Maryja Panna pomoże, konsekwentną i pełną determinacji walką o społeczne panowanie Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie. Zupełnie bez przywiązania do realności osiągnięcia tego celu za naszego życia, czy nawet w przeciągu następnych 500 lat. Chcemy nasze bardzo ograniczone siły, mając nadzieję na pomoc niepokalanej, koncentrować na forsowaniu prawdy do ludzkich umysłów. Oprócz tego czymś pożytecznym wydaje nam się tworzenie katolikom przestrzeni do komunikacji oraz, co też według nas ważne, kontynuowanie już w sposób bardziej uporządkowany akcji katolik do katolika po swoje. Są to cele pośrednie i w tych celach stworzyliśmy portal sprawki.pl, który dziś przedstawiamy do wglądu w pierwszej kolejności słuchaczom Sprawek Rano. Czy jest to dzieło idealne? Z pewnością dzięki użytkownikom znajdzie się bardzo wiele możliwości jego optymalizacji. Jednak to, co już tam teraz jest, jest wynikiem starannych przygotowań naszego małego zespołu. W tym momencie chcę podkreślić swoją wielką wdzięczność wszystkim patronom, czyli ludziom, którzy dostrzegli w naszej pracy sens. I to do tego stopnia, że zechcieli wesprzeć ją własnymi pieniędzmi. Z osobistych zwierzeń powiem tyle. W przypadku każdego innego projektu, a takich realizowałem już w życiu dość niemało, pewnie dziś odczuwałbym wielkie poruszenie wewnętrzne. Tymczasem w przypadku portalu sprawki.pl, który roboczo nazywamy sobie Polską Wandeą XXI wieku. Wiem, że i tak bez bezpośredniej woli niepokalanej, żeby to w cudzysłowie dobrze poszło, sprawa będzie skazana na porażkę. Jeśli jednak zachowamy postawę ufności, a ty, mój drogi słuchaczu, zechcesz wesprzeć to dzieło modlitwą i swoim czynnym udziałem, jest nadzieja, że ten ambitny projekt będzie czymś trwałym. Na portalu sprawki.pl znajdziesz informacje z Polski, świata i Kościoła. Moje rozprawki, które prędzej czy później znajdą się na portalu wszystkie. Począwszy od pierwszej, gdy rozpoczynaliśmy program Sprawki Okiem Katolika Rano, a także zakładkę Polecamy, gdzie polecać będziemy treści w internecie, inicjatywy społeczne, oferty katolików oraz lektury. Kolejna zakładka to sklep, w którym znajdziesz pierwszego wyprodukowanego przez nas audiobooka. Święty Augustyn. Wyznania. Wydawnictwo Sprawki Okiem Katolika. Czym jesteś dla mnie? Ulituj się, bym mógł mówić. Czymże ja sam jestem dla Ciebie, że każesz mi kochać siebie, a jeślibym tego nie czynił, gniewałbyś się na mnie i groziłbyś wielkim nieszczęściem? A na końcu zakładka Społeczność, w której, jeżeli zechcesz, będziesz mógł dzielić się swoimi myślami. Dość słów. Zapraszam Cię do zajrzenia na www.sprawki.pl, otoczenia nas modlitwą i, jeżeli zechcesz, odwiedzania tego miejsca częściej. Jeżeli coś tam nie będzie działało, bardzo proszę o cierpliwość. Za wszystko bardzo dziękuję. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi.
To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję i przypominam, że już wkrótce, w tę niedzielę, 14 lipca, zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci bracia męczennicy, święta Rufino i święta Sekundo, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że wejdziesz na portal sprawki.pl i mam nadzieję do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.